spotkanie przeróżnych dziedzin naukowych w jednym miejscu, w jednym czasie i wyciąganie wniosków, bo to niezwykle cenna przygoda, kiedy w jednej szerokości geograficznej można poznać tak wiele osobistości polskiej nauki z przeróżnych dziedzin i namawiałem Państwa do tego, żeby spoglądać także na srebrny ekran, bo tutaj zbieramy naukowców, którzy chcieli być razem z nami w Warszawie, a dzisiaj także Instytut Badawczy Leśnictwa, pani dr Izabela Sondej. Dzień dobry, pani doktor, witam. Dzień dobry. Projekt niezwykle ciekawy, mówiący o digitalizacji zbiorów tego wszystkiego, co różne instytuty krajowe zebrały, tak aby ocalić od zapomnienia publikacje, materiały, to wszystko, co może się przydać kolejnym pokoleniom. Zawsze nam się wydawało, że digitalizacja to jest domena mediów, telewizji, a to się okazuje, że również w leśnictwie w ramach wspólnego projektu macie swoje osiągnięcia w tym zakresie. Tak, projekt był realizowany przez 16 instytutów naukowych, w tym również Instytut Badawczy Leśnictwa. I w projekcie my digitalizowaliśmy głównie zbiory zielnikowe, czyli rośliny, które były wcześniej zasuszone i zebrane oczywiście później zasuszone przez naukowców pracujących głównie w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży oraz również digitalizowaliśmy owady. Dlaczego to jest tak ważne? Takie miałem wrażenie, że do tej pory bardzo ważną rolą, zwłaszcza leśnictwa, było zbieranie genów roślin, które trafiały do takiego banku genów, no i wtedy jest szansa odtworzenia. W przypadku zielników, to są takie rośliny, które są również niepowtarzalne bardzo często? Przede wszystkim w projekcie, który zrealizowaliśmy, używaliśmy roślin, które były zebrane z terenów Puszczy Białowieskiej. Często te rośliny już nie występują w puszczy. Ponadto takie zbiory zielnikowe udostępnione w internecie mogą posłużyć na przykład naukowcom zajmującym się daną grupą roślin, rodziną którąś. I to jest również bardzo istotne, ponieważ przez to, że są one zdigitalizowane, naukowcy z całego świata mogą korzystać i prowadzić swoje badania na szerszą skalę. To może być także fajna skala porównawcza tego, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, a propos zmian takich antropomorficznych danych obiektów? Oczywiście tak. Też jest to bardzo dobre źródło dla młodszych naukowców, nazwijmy to, czyli jakichś uczniów technikum leśnego na przykład, tak? Czy uczniów liceów, którzy mogą korzystać ze zbiorów, ponieważ wszystkie zdjęcia zawarte na stronie arcin.org.pl są dostępne. Czyli rozumiem, że każdy obywatel, bez względu na zamiłowanie naukowe, czy też status, czy to uczeń, czy już absolwent, jeżeli chce zgłębić wiedzę, no to nie ma nic lepszego niż możliwość obcowania z przyrodą, tą taką bardziej zaawansowaną, we własnym domu. Tak, dokładnie. Może sobie wejść na stronę, znaleźć odpowiednią roślinę, która go interesuje. Do każdych zdjęć roślin i owadów są też metadane, które informują o tym, kto zebrał roślinę, gdzie była zebrana, do porównania na przykład. Można sobie ściągnąć zdjęcie z internetu, też może to posłużyć do nauki w rozpoznawaniu roślin. I to ważne, że to jest chyba autoryzowane źródło, bo często sięgamy po naukę do internetu, ale bardzo często przestrzegamy, że jest bardzo wiele fake newsów. W przypadku takich stron, gdzie tworzy to Instytut Badawczy, mamy 100% pewność, że to jest prawda, a nie przekłamanie naukowe. Tak, dokładnie. No, zdjęcia rośliny i owady były też jakby potwierdzane gatunkowo, czy są to te rośliny, i więc jak najbardziej jest to wiarygodne źródło. Wasz projekt razem z 16 innymi instytutami pokazuje taki synkretyzm nauki. Tak na zakończenie chciałem taką puentę uzyskać, jak ważne są takie współprace a propos przeróżnych dziedzin naukowych. Jesteśmy w ramach różnych wykładów, gdzie pokazywana jest taka synkretyczność polskiej nauki, że ktoś dokłada swoją cegiełkę i mamy sukces. Nie ma rywalizacji, jest droga w jedną stronę. Tak, no na pewno jest to bardzo cenne. Współpraca zawsze otwiera jakieś nowe ścieżki w planowaniu i nowych projektów, więc jest to na pewno warto współpracować niż konkurować, moim zdaniem. Kciuki trzymamy. Na zakończenie raz jeszcze adres strony internetowej, jeżeli ktoś chce podejrzeć wasze zbiory, efekt waszej pracy. www.rcin.org.pl. Do tego namawiamy. Bardzo dziękuję, pani doktor. Proszę pozdrowić cały zespół. Trzymamy kciuki za kolejne wielkie projekty a propos integracji polskiej nauki z różnymi dziedzinami. Odsyłamy do tej strony internetowej, jeżeli ktoś chce być za pan brat z botaniką, z tym, co fascynujące w roślinach. Nie ma co tracić czasu. Warto kliknąć i sprawdzić efekt tej pracy.